Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj przede mną najgorsze badanie podczas całej ciąży, czyli badanie glukozy. To jest badanie krwi, robi się to 3 razy. Raz na czo, później po wypiciu 75 chyba gramów glukozy, z tego co pamiętam, którą trzeba przynieść ze sobą, rozpuścić w wodzie. Można dodać troszeczkę cytryny. I po tym wypiciu są kolejne, jeszcze jedno badanie krwi po godzinie i drugie badanie krwi po 2 godzinach. Chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że no dzisiaj to jakiś jest po prostu cud, bo tutaj dzisiaj kolejki faktycznie nie ma, ale normalnie to tutaj jest no Saigon, niesamowity u nas w przychodni i jest mnóstwo osób. Zawsze kolejka, nikt nie chce przepuścić. Jeśli myślicie, że jesteście w ciąży i tak po prostu sobie wejdziecie bez kolejki, ta jasne, to jest mało prawdopodobne. A nawet teraz jak byłam na glukozie i tam jest napisane na drzwiach, że osoby wchodzą bez kolejki, to i tak pan, który był przede mną, musiał oczywiście pokręcić nosem, pan, który był za mną również, więc cudowne społeczeństwo. No dobra, idę gdzieś usiąść, bo wyszłam tutaj na sekundkę na zewnątrz, bo naprawdę średnio się czuję, więc idę do środka, tam czeka rodzinka na mnie, bo tutaj nie warto przychodzić na to badanie samemu. Jakoś przeżyłam. Tym razem czułam się fatalnie i naprawdę było mi bardzo, bardzo źle. W poprzednich ciążach tak nie miałam, w poprzednich ciążach bez problemu to przeszłam. Więc piszcie w komentarzach, czy jak Wy przechodziliście to badanie. Już jestem w domu. No powiem Wam, że naprawdę to badanie jest moim najgorszym badaniem, jakie może być. I mam naprawdę nadzieję, że ktoś po prostu zmieni to badanie, że coś wymyślą innego. Bo to jest, wydaje mi się, katorga dla każdej kobiety w ciąży. Nawet jeśli nie ma, tak jak ja, schizy związanej z igłami, bo ja mam niesamowitą od dziecka i zawsze mdleję i w ogóle jest ze mną wielki z tym problem. Więc ja robię wszystko, żeby tylko nie było jakichkolwiek zastrzyków, szczepionek. To dla mnie jest coś strasznego. Ale chciałam Wam tylko jeszcze na zakończenie powiedzieć o tym, że nie we wszystkich placówkach w ogóle trzeba tą glukozę kupować. To jest jedna kwestia, więc dobrze się wcześniej dowiedzieć, czy to jest konieczne, czy nie. I druga kwestia to też pod kątem wyników tych badań, bo czasami zdarza się, wiem, jak dostaniecie już wynik, to te wyniki są takie bardzo ogólne, to znaczy one nie są sprecyzowane, że to chodzi o kobietę w ciąży, tylko w ogóle o glukozę. Więc spokojnie poczekajcie do wizyty u lekarza, bo może się okazać, że wasze takie o nie, nie, na pewno już koniec, mam na pewno cukrzycę ciążową, okaże się, że to jest błędne rozumowanie. Ja pamiętam, że tak miałam kilkukrotnie, jeśli chodzi o w ogóle wyniki badań w ciąży takich morfologii. I też mi się wydawało, że te parametry są, ojej, to w ogóle już masakra, już tam umieram. A później szłam na wizytę i lekarz mówi, nie, 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 spokojnie, bo te wyniki to tutaj są po prostu dla kobiety i mężczyzny tak mniej więcej podane, a w ciąży to w ogóle to wygląda zupełnie inaczej, więc żeby się tym nie przejmować. Więc tutaj tak chciałam Was uczulić na temat tych dwóch kwestii, żeby się tutaj też nie bać, nie przerażać. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, już bardziej pozytywnym, mam nadzieję.